informator tylko wiedział o tym, jak Hania się urodziła, to już w sumie od początku jej życia miałam takie ataki na jej zdrowie. Pierwsze to było to, że jak się urodziła, dostała wyniki badań z morfologii, że są bardzo złe. I przyszła mi lekarka to powiedzieć. Pani są dobre, ale pani są złe. No i będziemy obserwować, zobaczymy, bo tam w szpitalu, jak się dzieci rodzą, to co 3 godziny, bo mają badania krwi. Co noc, co tam ileś godzin, 3 szczepionka do tego i różne rzeczy. Po prostu co chwilę brali na badania. Jak usłyszałam to, no to oczywiście mówiłam się o to, żeby te badania były tak, jak należą. Mają być zdrowa, mają być badania prawidłowe. No i powiedziałam, że zobaczymy, będziemy obserwować, jeżeli nie poprawią się wyniki badań, no to będzie musiała pani zostać dłużej w szpitalu. Badania się poprawiły. Ale ja dobrze, że to tak działa, że to natychmiastowo mogę zobaczyć, że to się manifestuje po prostu. Ale było jeszcze badanie saturacji serca. Płuc? No, saturacji w każdym razie bicia. Nie wiem, czy to jest serce, czy płuc. Saturacja. W każdym razie też co 3 godziny obrali na badania. I ta saturacja prawidłowa jest taka, że się w normie mieści od 95% do 99%. Hania miała na skraju na 95% i rosło do 110%, spadało do 95%. W wykresie to wyglądało tak. No, przyszła mi oczywiście lekarka nastraszyć po raz drugi. Nie wyjdzie pani dzisiaj ze szpitala, ponieważ córce spada saturacja, jest na granicy. No i pierwsze co to myślę, nie chcę być w tym szpitalu dłużej, w ogóle co to ma być, że nie wyjdę ze szpitala, to zapytałam jej, no ale to ile by to miało potrwać to badanie, to obserwacja? No przynajmniej do jutra. To już chyba pierwszy raz zadzwoniłam do ciebie, że nie wyjdę dzisiaj ze szpitala, niestety, ale musimy zostać dłużej. Po 2 godzinach ona do mnie przychodzi, że proponuję, żeby Hania pojechała do szpitala, żeby zbadać ją na kardiologię, a następnie do Sosnowca na badania genetyczne, bo tutaj coś jest nie tak. I tam zaczęłam jej wymieniać, że coś tam na jej twarzy widzi. No, w każdym razie ja widziałam ją, widziałam te słowa, które zaczęłam mówić, ale tak mi. Po prostu mi przelatuje, ja nawet nie potrafię teraz tego powtórzyć, co ona mi mówiła. Ale mówię, cały ciąg różnych rzeczy, które mogłaby mieć i które mają zbadać w tym szpitalu do kardiologii najpierw, a później tam na tych badaniach genetycznych. No i we mnie, jak pierwszy raz to usłyszałam, że ona w ogóle ma gdzieś jechać sama beze mnie, bo też powiedziała, że niestety nie mogę z nią jechać, tylko przyjedzie karetka. Zabiorę ją do tego inhalatora tam jakiegoś i ją wywiozłam. Po pierwsze to sobie pomyślałam, o nie, na pewno nigdzie nie pojedzie bez mnie moje dziecko z jakimiś wariantami, lekarzami, którzy w ogóle już coś, jakieś głupoty ogłaszają. Przecież za chwilę przyszedł mój doktor, ginekolog i mi mówi, spokojnie, no przecież pojadą, sprawdzą, a pani przynajmniej będzie spokojna. Mówię, ale ja jestem spokojna i w ogóle o co chodzi i to, co ona tam zaczęła wymieniać, że ona ma, poszedł ten lekarz zobaczyć. No i też znowu potwierdza jej zdanie. To jest, proszę się nie martwić, to jest pani doktor, która jest 30-letnim stażem z dziećmi i ona wie, co mówi. Mówię, okej, no ale to jest moje dziecko, ja chcę teraz zadzwonić do mojego męża i porozmawiać na ten temat. No i oni się tam porozchodzili. No wiadomo, umoliła się masa emocji przy tym, bo to jednak dziecko jest, nie? I jednak mam swoją jakąś tam duszę, jakieś emocje. Zadzwoniłam do Mateusza, co robimy? No bo też nie chciałam sama podejmować decyzji mimo wszystko, ale wiedziałam jedno, że nie chcę jej puścić tam nigdzie. Nie chcę jej puścić po pierwsze beze mnie, a nie chcę jej puścić do tych następnych lekarzy. Bo ja wiem, że wszystko jest okej. Dzwonię do Matusza, co robimy? No, to już najpierw zdziwiono. To co jest z tą Hanią? No to powiedz, co lekarze powiedzieli. Nie wiem, to mu powiedziałam. I co robimy? Matusz mówi, no to zależy od ciebie. Czy ty będziesz spokojna z tym, że zostaniemy, że zostaniecie? Czy chcesz ją puścić? Pierwszy raz w życiu się czułam
tak z jednej strony zdołowana, że taka wielka odpowiedzialność na mnie ciąży, a z drugiej strony czułam się taka spokojna, że przecież jest ze mną Bóg, jest we mnie Bóg. I teraz ja już nie mam wyjścia, tylko mogę na Nim polegać. Mateusz może mi coś doradzić, no ale ja tu jestem i ja muszę podjąć tę decyzję i ja muszę ten papier podpisać, że ja nigdzie nie puszczam mojego dziecka. Pierwszy raz w życiu czułam coś takiego, taką silną presję, a z drugiej strony no, czułam się w tym spokojna i w sumie cieszyłam się, że Mateusz powiedział, zrzucił to z jednej strony na mnie, a z drugiej strony powiedział, że jeżeli chce, no to zostajemy. A ja chciałam zostać. Chciałam zostać i wyjść na drugi dzień, bo wiedziałam, że wyniki będą dobre. Idę do tej lekarki, po tej rozmowie z Mateuszem mówię, że my zdecydowaliśmy z mężem, że zostaję. No i przyszła, zeszły się w ogóle różne osoby, zeszedł się mój ginekolog, zeszły się te położne, które tam są, ale i zaczęło się, ale niech pani może przecież to nic nie zaszkodzi, pojedzie, sprawdzi i tak dalej, nie? Jeszcze pobrali mi krew, może by dziecko gdzieś tam jechało, musieli też mieć moją krew. My ją damy do lodówki, jakby pani chciała się jednak zdecydować, to jutro ona będzie jeszcze dobra, ta krew moja, ale nigdzie nie idziemy. Ta lekarka na mnie patrzy. Podeszliśmy do pani, do tego łóżeczka, w którym leżała. No w sumie pani taką ma intuicję, no jest taka matczyna intuicja, że faktycznie będzie wszystko w porządku. Szok, nie? Lekarka, która przed chwilą mnie straszyła masą różnych rzeczy, że ma pani taką intuicję. Mówię, no wszystko jest dobre. Podjechała tym wózkiem, zawiozła mi z powrotem dziecko i całą noc, no, nie spałyśmy. Znaczy ja nie spałam, no, Ania spała. Budziłam, obserwowałam się, nakładałam ręce i muszą być dobre wyniki, muszą mnie jutro wypuścić. Ją i mnie. No i o 7 rano znowu zabrali ją na badania. Przyszła inna lekarka, bo się zmienił dyżur. No, to są chyba po 24 godziny. Przyszła inna i wiedziałam, że teraz co? No bo muszę liczyć na mojego pana, bo ta, nie wiem co, zacznie mi znowu gadać, bo to nowy lekarz. No zobaczymy, o 11 będą wyniki badań, zobaczymy, jak będzie ok, no to wyjdzie pani. No, może musi być ok. Teraz to już też nawet na maturze nie mogę liczyć, bo wtedy była niedziela, spotkanie tutaj. Wy sobie uwielbialiście pana tutaj, ja sobie uwielbiałam szpitalu, byłam stana na siebie i na mojego pana. Że będzie wszystko ok, że wyjdę. No i o tej 11 przyszła lekarka z całą tą listą rzeczy. Morfologia jest ok, saturacja ok, 99% może pani dzisiaj wyjść. Ale niech pani idzie do kardiologa na wizytę z zaleceniem do 2 tygodni. No to już nieważne. Ważne jest to, że mam dzisiaj wypis. No i tyle. Wyszliśmy ze szpitala. Dziecko zdrowe. Ja zdrowa psychicznie, już też szczęśliwi. Możesz powiedzieć w Facebooku, jak to wyglądało.